Dzisiaj antywirus pojawia się minimalnie później. Nie wynika to do końca z zaniedbania. Może trochę, ale chodzi o to, że bardzo długo zastanawiałem się nad tym, o co chodziło w tej Ewangelii, w takim jednym fragmencie. I to mnie jakoś tak bardzo mocno chodziło za mną. Przez pół dnia tak naprawdę nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. A nie chciałem mówić też tego, co w jakiś sposób, nie wiem, można byłoby skomentować, ale to tak nie byłoby takie właśnie żywe, nie? Tak jak jest Słowo Boże. Więc sobie pomyślałem, że lepiej, żebym sobie trochę pochodził z tym Słowem i dopiero później wam w jakiś sposób powiedział to, co za mną tak naprawdę chodziło. Chodzi o takie słowo, które bardziej nie, no tak, o czasownik, który po tym jak Maria podeszła i też powiedziała Jezusowi, że gdybyś tutaj był, to to wszystko, mój brat by nie umarł. Dzisiaj Ewangelia o Łazarzu, wskrzeszeniu Łazarza. I jakby ta Maria miała taki, można powiedzieć, trochę wyrzut jakby do Jezusa. Zarówno ona, jak i jej siostra. I po tym, jak Jezus zobaczył, że ona płacze, że Żydzi płaczą, tutaj w tym tłumaczeniu liturgicznym, które usłyszymy dzisiaj w kościele, czy to za pomocą transmisji, czy może uda się wam być w tych 5 osobach, to tam jest, że zasmucił się w Duchu Świętym i był wstrząśnięty. A tak naprawdę to ten czasownik zasmucił się, kiedy patrzyłem na jego tłumaczenie, to oznacza też wzburzył się w Duchu Świętym albo rozrzewnił się. Zasmucił jest takie, mi się wydaje, zbyt delikatne, takie, no właśnie, jakieś takie niepasujące do końca do tej całej sytuacji, do tego dramatyzmu. Więc Jezus wzburzył się, rozrzewnił się w duchu. Tak sobie myślę, że może często myślimy teraz, zwłaszcza w tych sytuacjach, że no jasne, jakoś Pan Bóg się tym wszystkim przejmuje, to co się dzieje, że On jakoś tam, no właśnie, swoimi dziećmi się martwi. Ale może jakby nie dopuszczamy do siebie, że On faktycznie się wzburzył na to, co się dzieje. To znaczy, że On się naprawdę tym przejmuje. Że Mu nie jest obojętne, że tysiące giną, że setki tysięcy jest zarażonych, chorych, faktycznie cierpiących. To nie jest tak, że On jakoś tam się zasmucił, On się wzburzył. On jest wzburzony, jest rozrzewniony przez to, co się dzieje. I mogłoby się wydawać, że no przecież mógłby zrobić wiele rzeczy. Mógłby uzdrowić te osoby. Ale On też daje jakby czas do tego, żeby to zrozumieć. Że od Niego pochodzi życie, że On daje życie. Łazarza nie wskrzesił od razu, to znaczy nie poszedł od razu tam do groty i powiedział: Łazarzu, chodź, wyjdź na zewnątrz. Tylko najpierw porozmawiał z bliskimi. Najpierw poznał, co oni myślą o tym. Najpierw jakby chciał usłyszeć ich wyznanie wiary. Chciał zobaczyć ich postawę. Dopiero później go wskrzesił. Więc sobie myślę, że to połączenie tego przejmującego smutku Pana Jezusa na to, co dzieje się teraz, połączone z tym pragnieniem pomocy nam, myślę, że powinno być w naszych sercach bardzo mocno obecne. Bo to nie jest tak, że On po prostu jest. Jedna z teorii mówi, że jest jak zegarmistrz, który nakręcił ten zegar, którym jest świat i patrzy. Nie, my tak nie patrzymy na naszą wiarę. On jest i faktycznie działa. On jest i faktycznie się przyjmuje. I taka jeszcze jedna myśl, mam nadzieję, że nie będzie za długo. To tak szybko tylko. Tutaj jest ten fragment, że zanim Jezus wskrzesił tego Łazarza, najpierw podziękował swojemu ojcu za to, że zawsze go wysłuchuje. Pamiętam taką sytuację. Część zna naszego księdza pielgrzymkowego, który ma na imię Jasiu, czy Jasio, różnie się mówi. Więc ten Jasiu kiedyś przed egzaminem swoim do mnie przyszedł i mówi: słuchaj, mam patent. Wiem, jak Pan Jezus robi, że wszystko mu się zdarzało. Przed takim egzaminem na przykład mówię: dziękuję Ci, Panie, że zdałeś. Znaczy, że ja zdałem. On mówi tak o sobie. Dziękuję Ci, Panie, że zdałem ten egzamin. On taki zachwycony tym swoim odkryciem mi mówi, że Panie, dziękuję za to, że zdałem ten egzamin jeszcze przed.
W sumie chyba okazało się, że wcale nie zdał tego egzaminu, ale nie o to chodzi. Chodzi tak naprawdę o to, że on działa i że to taka atmosfera dziękczynienia za to, co się dzieje, jest naprawdę niesamowita. I chyba powinniśmy się uczyć tego. Najpierw dziękować, później oczekiwać. Najpierw być wdzięcznym za to, co otrzymujemy, a później patrzeć na to, co jest udziałem Pana Boga, to, co On nam po prostu daje. No, więc to jest taki nasz antywirusowy. Mam nadzieję, że tyle tych dźwięków trochę było, ale mam nadzieję, że coś może do Was takiego, coś się zatrzyma u Was w serduchu. Na to liczę. Na to liczę, bo mi bardzo mocno ta Ewangelia dała do myślenia i jeszcze pewnie będę się z nią trochę zmagał. Mam nadzieję, że i Wy tak będziecie czynić. No, to wszystkiego dobrego, do usłyszenia.